To już ostatnie godziny kursu przed egzaminem teoretycznym i praktycznym. Jazda po pasie ruchu do przodu i do tyłu, popularnie nazywana jazdą po łuku, wykonana perfekcyjnie. Patryk to mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Możliwość robienia kursu na prawo jazdy i zdawania egzaminu w swoim mieście uznaje za duże ułatwienie. Byłem w innym miejscu i no, lepiej jest, ponieważ jest bliżej i no, zna się Ostrawiec, więc jest łatwiej. Filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiona została w kwietniu 2014 roku. Niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w ubiegłym roku do egzaminu teoretycznego w Ostrowcu podeszło 6933 osoby, do praktycznego 9097 osób. Zdawalność egzaminów odnotowano na poziomie 41%. Myślę, że w stosunku do innych ośrodków działających na terenie nawet całej Polski naszej, jesteśmy przodującym ośrodkiem, jeśli chodzi o zdawalność. Egzamin praktyczny na prawo jazdy zdawany w Ostrowcu Świętokrzyskim nie różni się niczym od tego przeprowadzanego w Kielcach czy Radomiu. W każdym mieście zdający egzamin musi wykonać identyczne polecenia. Na wysoką zdawalność w Ostrowcu według kierownika filii WORD-u wpływa kilka podstawowych czynników. Ośrodki szkolenia do tego to przygotowują się. Poza tym kursant, który jest egzaminowany na terenie Ostrowca, jest również szkolony na terenie Ostrowca. W związku z tym tu duża w tym zasługa, że te 30 godzin, które ma tam do wyjeżdżenia, odbywa na terenie Ostrowca. W związku z tym jest tu takie ułatwienie, a poza tym nie możemy się oszukiwać, że natężenie ruchu w Ostrowcu jest mniejsze niż w naszym województwie, prawda? Niż w naszych Kielcach, czy gdzieś indziej, czy w Radomiu, czy w Tarnobrzegu. Filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim to korzyści dla samych kursantów, jak i właścicieli szkół jazdy. Ci na brak klientów nie narzekają. Przejawia się to na liczbę w ogóle kursantów naszych rodzimych, jak i także kursantów, którzy przyjeżdżają z ościennych miast, na przykład Sienno, Lipsko, Rzeczniów, Ćmielów. Także to dla nas jako ośrodku szkolenia kierowców na pewno jest też jakimś plusem. Mniej zadowoleni, co widać po reakcjach, bywają kierowcy. Nadmiar popularnych elek na mieście często wywołuje u nich rozdrażnienie. Nie ukrywamy, że no rzeczywiście jest to frustrujące, jak czasami no stoi pięć samochodów szkół jazdy, tak, przed sobą. Jedna zgaśnie, druga zgaśnie, no to wiadomo, że w kimś tam te frustracje narastają, ale już coraz mniej. Przecież każdy kiedyś się uczył. A teraz w związku z planowanymi zmianami nowo upieczeni kierowcy uczyć będą się jeszcze po zdaniu egzaminu. Pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem okresu próbnego, czyli od otrzymania prawa jazdy, taki kierowca będzie musiał wziąć udział w dwugodzinnym kursie doszkalającym i godzinnym szkoleniu praktycznym. Dodatkowo przeszkolenie ma polegać na tym, żeby przybliżyć kursantowi zagrożenia, jakie istnieją na drodze. On ma być uświadomiony do tego, to pokazać mu trochę statystyki wypadków drogowych, jak te wypadki wyglądają, czym się kończą te wypadki, a też szczególnie to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowym, prawda? Przybliżyć mu to na tym płycie poślizgowej, jak duża różnica jest pomiędzy jazdą szybkością 40 km a 50, że przy 40 na godzinach możemy wyprowadzić samochód, a przy 50 już nie możemy wyprowadzić samochodu. Kurs doszkalający oraz szkolenie praktyczne będą dodatkowo płatne. Teorię prawdopodobnie będzie można zaliczyć w filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu. Praktykę już w Kielcach. Zmiany mają wejść w życie 4 czerwca 2018 roku.